No więc moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu podcastowym z historiami potłuczonymi. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam z nad Polskiego Morza, bo tutaj nagrywam ten odcinek. Jestem w Dźwirzynie bodajże, w takiej malutkiej miejscowości nad morzem, taki kurort, w sensie takie uzdrowiskowo, wakacyjno-odpoczynkowe miejsce. I z góry przepraszam, jeżeli będą, wiem, że ostatnio często za to przepraszam, ale przepraszam, jeżeli będą jakieś przeszkadzajki dźwiękowe. Ale one są bardzo uzasadnione tym razem. Dlaczego? Dlatego, że zakwaterowano mnie w takim, słuchajcie, domu seniora. W sensie wakacje dla seniora. To jest taki ośrodek chyba trochę rehabilitacyjny, trochę taki właśnie dla seniorów. Wszędzie tutaj chodzą starsze panie i starsi panowie. No i myślałem, że wieczorem jak będę nagrywał, no to przecież będzie spokojnie. Okazuje się, że nie że tu jest jakieś po prostu seniorskie szaleństwo. Oni tutaj siedzą, chodzą, krzyczą, gwizdzą, tańczą, śpiewają, co chwilę wodę puszczają i tak dalej. Więc jeżeli będziecie słyszeć jakieś dźwięki w tle, chociaż pewnie nie, bo będę je zagłuszał swoim głosem, to wszystko trzeba po prostu zwalić na szalających seniorów. Kochani, parę komentarzy jak zawsze na początek od was. Zacznijmy od Pawła. Bardzo mi się spodobała kombinacja w jego komentarzu, posłuchajcie. Ja dziś z kanapy. Cmentarz odwiedzony, rower zaliczony, mały grill też udało się zrobić. Czekam na Kasię, która pracuje jako kelnerka, a ja znów słomiany wdowiec. Pozdrawiam wszystkie langustki. Paweł, no fajny masz zestaw zainteresowań: cmentarz, rower i grill. No okej, okay, no rozumiem, że jeszcze Kasia jest prawdopodobnie w spektrum tych zainteresowań. Życzę wszelkiego powodzenia. Batka z kolei pisze tak. Słucham HP. A obok mój autystyczny synek bawi się wodą. Jestem Bogu wdzięczna za to, że, mimo swojej nadwrażliwości słuchowej, akceptuje Twój głos, ojcze. Często zdarza się, że słysząc cokolwiek, zatyka uszy i krzyczy, a ojca głos zdecydowanie go uspokaja. Dzięki czemu słuchamy wszystkiego, czym ojciec nas uraczy. Pozdrawiamy. Batko, bardzo ukochaj swojego synka ode mnie i też bardzo się cieszę, jeżeli ten mój głos nie sprawia mu żadnej przykrości żadnych żadnego dyskomfortu tylko może spokojnie go słuchać naprawdę to bardzo piękne modlę się za was bardzo bardzo ściskam was Anita z kolei pisze tak a ja siedzę w ogrodzie i popijam kawusie Dziś sypana do filiżanki, po tak zwanym turecku, bo maszyna odmówiła posłuszeństwa i wyświetliła coś o czyszczeniu. Kochana, no to trzeba po prostu wyczyścić, a nie pić tą trawiastą, w sensie fusiastą. Obok mnie Betty, goldenka, bawi się jej ulubioną urodzinową zabawką. Razem słuchamy HP i doglądamy gospodarstwa, bo przyjaciółka poszła na sołeckie zebranie. Tak leniwie mija nam popołudnie. Pozdrawiam ojca, Betty też pozdrawia. No są w tym komentarzu dwie rzeczywistości, które kocham, czyli kawa i piesieł, więc bardzo cię, Anitko, pozdrawiam. Monika z kolei pisze tak. Pakuję rzeczy, bo przenosimy się na swoje wyczekiwane mieszkanko i słucham. Mąż wróci z pracy, a tu niewiele zrobione, no bo ja przecież słucham. I mówią, że to faceci nie mają podzielności uwagi. Dziękuję za te piękne historie. Moniu, jakby co, to zwal wszystko na mnie. Jak mąż przyjdzie i powie czego, to nie jest spakowane. To P6 zab zabronił. W sensie powiedział, żeby nie pakować. Jak będzie. W końcu mnie nie zna. Może mnie nie znajdzie. To może mi się nie dostanie. Yy, ostatni komentarz od Ranety. Słucham zupełnie inaczej niż zawsze. Na kilka dni udało mi się wyjechać do UK na urlop i zajadam się dzisiaj kebabem z prawdziwej, tureckiej kuchni. Pozdrawiam yy, serdecznie wszystkich. No i jak się pojawił kebab, to przecież musiałem to przeczytać. A propos prawdziwego, tak, tureckiego kebaba, będę do końca życia pamiętał chyba pierwszego prawdziwego kebaba, którego zjadłem. Nie takiego tam, wiecie, polskiego, z tych różnych polskich bud z całym szacunkiem, ale one, nie, one nawet nie stały koło tych tureckich. Natomiast też uważam, te tureckie w Europie też wcale nie są takie najlepsze, nawet jeżeli od Turków. Natomiast pamiętam w Stambule, kiedy żeśmy tam przylecieli samolotem i żeśmy czekali na dworcu autobusowym, potem, bo żeśmy jechali do Syrii, spaliśmy na dworcu i obudziłem się rano, obudziłem się właśnie cały taki otoczony, otumaniony zapachem kebabowym i tam, jak zjadłem na tym dworcu kebaba, boże, ja nigdy czegoś takiego pysznego nie jadłem. Co to była za rozkosz? A potem żeśmy jeszcze jedli falafel i były nawet, ośmielam się powiedzieć, jeszcze lepsze niż te kebaby, mimo że nie mięso. Ale te falafele były... O matko, ale bym teraz zjadł. Nie po co ja mówiłem, bo teraz mi ślinka cieknie po prostu, już mi się chce, nie chce mi się nagrywać, tylko chce mi się jeść, coś zjeść, ale nie, bo już jest za późno, trzeba być twardym. Dobra, kochani, tyle tych moich dziwnych, nie wiadomo komu, do czego potrzebnych wstępów. Robimy czołóweczkę i będzie potem historia. To są HISTORIE POTŁUCZONE A to jest odcinek o Weronice, co się w księdzu zakochała. Moi drodzy, moi kochani, moi mili, witam was bardzo serdecznie we właściwej części naszego podcastu i zapraszam na dzisiejszą historię. Nie jest jakoś może bardzo długa. W ogóle trochę się zdziwiłem, bo okazało się, że głównym jej tematem, jakby autorka zajęła się dopiero pod koniec. I tak myślałem, Boże, tytuł jakiś taki inny, a historia o czym innym. No ale zobaczycie zaraz. To jest ważna historia. To jest ważna historia. I myślę, że trochę sobie też potem o niej powiemy. Ale najpierw posłuchajcie. Szczęść Boże, ojcze Adamie. Szczęść Boże, kochana. I szczęść Boże, wszyscy, którzy słuchacie tej historii. Mam nadzieję, że was nie zanudzę. Odkąd pojawił się pierwszy odcinek HP, myślałam o tym, by opisać swoją historię. Dobrze, że tego nie zrobiłam, bo życie przyniosło mi nową, lepszą, znaczy w sumie to gorszą, ale taką, że bardziej wartościową dla tych, którzy będą jej słuchali. Także dzisiaj będzie dwa w jednym: stare z nowym, trudne z jeszcze trudniejszym czyli będą po prostu dwie historie. Siedzę na ławce w parku. W oddali rozgrywa się mecz, wokół mnie śpiewają ptaki i hiszpańskojęzyczni muzycy, bo słucham na Spotify muzyki w stylu salsa bachata. Lubię to, nie mam pojęcia, co to jest, ale okej. Okay. W sensie to był mój komentarz, że nie mam pojęcia, co to jest bachata. Nie chcę, aby bohaterowie tych historii byli nazywani z prawdziwego imienia, więc na potrzeby chwili ja zostanę Weroniką. Tak mam zresztą zbierzmowania. W listopadzie 2009 roku moja siostra zakomunikowała mi, że jej przyjaciel poznany przez internet jest śmiertelnie chory. Potem sprawy potoczyły się bardzo szybko. W grudniu był już w szpitalu w stanie prawie agonalnym, a ja, choć nie miałam nawet pojęcia, jak wygląda, poczułam z nim ogromną więź. Każdego dnia chodziłam na msze w jego intencji, każdego dnia też czekałam na wieści ze szpitala. Ich brak był najlepszą informacją, bo oznaczał, że żyje. To były okropne dwa miesiące. W lutym 2010 roku odzyskał przytomność. Łez ze szczęścia wylałam wtedy wiele litrów. W marcu siostra zaproponowała, bym wysłała do niego życzenia wielkanocne. Ja, feministka, znaczy żeby nie było, katolicka feministka, kartkę do jakiegoś obcego faceta, no w życiu przecież. Jak się jednak pewnie już domyślacie, wysłałam, oczywiście. Nadałam Wielki Wtorek więc na odpowiedź przed Wielkanocą nie miałam co liczyć, no przecież wszyscy znamy Pocztę Polską. A tu szok. W Wielką Sobotę wracamy ze święconką, mama zagląda do skrzynki, no i jest. W sensie jest odpowiedź. Od tamtego dnia pisaliśmy do siebie praktycznie co tydzień. Tak, jest 2010 rok, ja wiem, mamy komórki, mamy internet, oboje jesteśmy na trzecim roku studiów, a wysyłamy do siebie listy Pocztą Polską. Każdy taki list czytam i na zmianę śmieję się i płacze. On okropnie bazgroli, ale ja zauroczona czytam do upadłego każde słowo. W lipcu spotykamy się pierwszy raz na żywo. Ja pochodzę z Pomorza, on z Mazowieckiego. Umawiamy się w Warszawie. Jest upalny dzień, serio, żar leje się z nieba. On czeka na ławce w łazienkach. Mamy dla siebie godzinę. Potem moja siostra miała mnie odebrać. Spotkanie trwa sześć godzin. Moja siostra prawie wyszła z siebie ze złości na mnie. A ja spędziłam wtedy właśnie pierwszą w życiu randkę. To było po prostu superanckie. Jak go tylko zobaczyłam, pomyślałam, to będzie mój mąż. Nie miał ciemnych oczu, dużych ust, ciemnej karnacji, wyglądał jak Norwek albo Niemiec, czyli absolutnie nie mój typ. Nie miał poczucia humoru i zdecydowanie za dużo zarabiał, a tu taka pewność, że to będzie mój mąż. Tu muszę przerwać: Halo, halo. Zdecydowanie za dużo zarabiał. Dziewczyno, jakie ty masz ideały w ogóle? Przecież to jest właśnie argument na za. No okej. Okay. Byliśmy razem cztery lata. Bywało różnie, często trudno. Nigdy razem nie mieszkaliśmy, moje wartości na to nie pozwalały. W sumie żyliśmy cały czas w trójkącie: on, ja, no i jego rak trzustki. Liczyłam się z tym, że on może umrzeć. Zawsze, gdy się żegnaliśmy, zapamiętywałam ostatnie słowa, gesty, kolor i zapach jego koszuli. Jakby to miało być już ostatni raz. W końcu odszedł. Nie przez nowotwór, nie. Z innego powodu, którego nie było mi dane i do dzisiaj nie jest mi dane znać. Po prostu odszedł. Nie mamy ze sobą kontaktu. Pierwszy rok był straszny. Tylko moja wiara sprawiła, że się nie powiesiłam. Drugi i trzeci rok po rozstaniu wcale nie był lepszy, ale wiadomo, na takie sytuacje najlepsza jest praca, więc brałam wszystko, co się dało. Etat w szkole, pół etatu w przedszkolu, kilkanaście godzin w przychodni, kilkanaście w poradni. Założyłam własną działalność. Chodziłam spać od drugiej w nocy, wstawałam o piątej. W tygodniu miałam, umiałam przepracować blisko 100 godzin. Wydawałam gry, czasopisma, prowadziłam terapię, pomagałam innym sobie pomóc. Nie umiałam. Minęło 8 lat do rozstania. Pozbierałam się. Nie chciałam żadnego związku. Facetów trzymałam na dystans jak z Warszawy do Madrytu. Zresztą też jakoś napęczki w moich życiu w końcu ich nie było. No i ciągle oczywiście byłam w pracy. Trochę mnie w końcu COVID powstrzymał. Zaczęłam żyć. Nauczyłam się pracować jak człowiek, 50-60 godzin w tygodniu. Wróciłam do kościoła, w końcu jakoś mogłam. Przez ostatnie lata byłam tam tylko w niedzielę święta, czasem uspowiedzi. O majowym różańcu w październiku to w ogóle nie było mowy. Żaden kościół nie sprawował przecież takich nabożeństw o północy, a o 18 to ja jeszcze byłam w pracy. Nie lubiłam parafii, do której miałam najbliżej, ale z braku laku zaczęłam tam chodzić. We wrześniu 2021 roku poszłam po trzech miesiącach przerwy do spowiedzi bardzo sensownej, naprawdę bardzo wartościowej. Zresztą nie przypadkiem wybrałam tego spowiednika. Spowiadałam się u niego parę razy wcześniej. Zawsze było to dla mnie owocne doświadczenie Bożego Przebaczenia. Od tej wrześniowej spowiedzi zaczęłam chodzić do kościoła każdego dnia. Byłam namszy, różańcu i tak dalej. Chciałam w końcu poznać swoje powołanie. Zresztą mój spowiednik bardzo dobrze w tym mnie prowadził. Wiedział, że zastanawiam się nad pójściem do zakonu. Miałam takie myśli już jako nastolatka. I jesienią one wróciły. Każda spowiedź u niego była niezwykła. Czułam naprawdę, naprawdę czułam Boga. Zmieniałam się. Miałam więcej cierpliwości, uczyłam się pokory. Zaczęłam walkę z moimi najgorszymi grzechami, trochę przez wiarę, trochę z rozsądku, a trochę ze wstydu, że miałabym je wyznać. Jesienią do Parafii przyjechały siostry z Ameryki Środkowej. Zaczęłam z moim spowiednikiem zastanawiać się, czy na początek misje w tamtej części świata nie byłyby dobrym sprawdzianem. Poznałabym w końcu życie zakonne od środka, czyniłabym dobro, szukała swojej drogi, w końcu chyba już czas. Mam 34 lata. Modliłam się, przyjmowałam komunię, by lepiej poznać wolę Bożą, odmawiałam Pompejankę, czytałam Pismo Święte, no i książki, które ojciec wydał. Aha, w sensie, że ja, okej. Okay. No i w tym wszystkim nie zauważyłam, że zaczynam chyba za bardzo lubić tego księdza. I że on też jakoś bardzo angażuje się w mój duchowy rozwój. Może za bardzo. W maju, w czasie spowiedzi, zaproponował spacer. Zgodziłam się bez większego wahania. Ja, racjonalna feministka, zakochana w Jezusie, myśląca o zakonie, szukająca drogi, świadoma konsekwencji, no, było bardzo miło. Trochę zwyczajnie, a trochę dwuznacznie. W sumie nie wiem, co o tym myśleć, ale tu nie o myślenie chodzi. Chodzi o to, że ja właśnie nie umiem przez niego racjonalnie myśleć. No dobra, nie oszukujmy się, nazwijmy to po imieniu. Mam wszystkie objawy klasycznego zauroczenia, zakochania, może nawet. No tutaj to się boję tego słowa. Od spaceru nie idę już na mszę dla Boga, ale idę po to, żeby Jego zobaczyć. A gdy go nie ma, to jest mi źle. Przenoszą go do innej parafii. Zostanie proboszczem. Wiele kilometrów ode mnie. Bardzo wiele, bardzo wiele kilometrów ode mnie. No to cieszę się, zaraz każdy wiem, jak nastolatka, to taki wakacyjny flirt, który się przecież skończy szybciej niż się zaczął. I wiem, powinnam żałować, przepraszać Boga, ale nie umiem. Powinnam nie chodzić do tego kościoła, powinnam usunąć jego numer telefonu, ale... no właśnie, ale... módlcie się za mnie. Ja już sama, siebie, sama się za siebie modlić nie umiem. Nie módlcie się za Niego, by z Jego strony nie wyglądało to tak, jak z mojej. Nawet pisanie tego poprzedniego zdania mnie jakoś zabolało. Ostatniego maja napisałam wiadomość do sióstr z Ameryki Środkowej. Zapytałam, czy wolontariat jest możliwy. Czekam na rozmowę i przygotowuję się do wyjazdu jesienią. To nie jest ucieczka. To jest próba powrotu do Boga i próba niezmarnowania kolejnych ośmiu lat. Jak po rozstaniu z moim pierwszym i jedynym facetem. Gdyby mi ktoś rok temu powiedział, że się zakocham, to bym go wyśmiała. Wszyscy moi bliscy też by go pewnie wyśmiali. Ja i zakochania fuj, faceci są B. Znałam wielu księży, współpracowałam z nimi od lat, między nimi w ksm -ie. Tam też wiele lat temu doświadczyłam nawet epizodu molestowania przez kapłana. Także znam środowisko z każdej strony. A mimo to. Na koniec chcę tylko pozdrowić Agatę w sprawie morały. I pogratulować decyzji, o których opowiadała w odcinku Kobieta i Ksiądz w kontekście zakochania. Angatko jesteś bardzo mądra. Może kiedyś choć odrobinkę tej mądrości się od ciebie nauczę. Moi drodzy, moi kochani, no i kochana Weroniko. Tak to właśnie wygląda historia, którą przysłała mi Weronika. Przez długi czas, kiedy ją czytałem za pierwszym razem, myślałem sobie, kurczę, jak to, tytuł jest taki, bo Weronika zasugerowała jakby temat tej historii na początku i jakby w liście do mnie. Tak ją potem czytałem i na początku miałem takie spodziewania, że nagle ten gość tam, ten chory, to się okaże, że to ksiądz nagle. No ale nie i mówię, Boże, jak to to, o co tu chodzi? No dopiero potem się pojawił ten spowiednik, więc już się domyśliłem. Też pewnie niektórzy sobie pomyśleliście, że myślałem, że to będzie więcej mięsa, że tam będzie jakiś romansik taki już porządny, nie? Nie. Bardzo się cieszę z tej historii, bo ona pokazuje coś bardzo ważnego. Kochani, kilka rzeczy trzeba sobie tutaj powiedzieć. Po pierwsze, ja mam takie w ogóle doświadczenie, jakoś nie wiem, bardzo wiele spotkałem już kobiet, które weszły w jakieś właśnie albo takie zakochania, w sensie czysto uczuciowe, emocjonalne, no albo czasem przerodzone w jakiś związek z księżmi. Myślę, że wielu udało mi się jakoś tam pomóc, wielu nie wiem bo też spotkałem na przykład, tylko raz i potem już nie miałem kontaktu. Ale znam też wiele kobiet, które wyszły z tego, które naprostowały, że tak powiem, swoje też ścieżki. Koniec tutaj kilka rzeczy, bo to jest temat oczywiście mi też bliski, no z tego, bo z tego wody, że jestem księdzem, więc jestem jakby drugą stroną tutaj w tej historii. Po pierwsze, kochani. Mówiłem wam to już tysiące razy, ale powtórzę jeszcze, bo może ktoś też nie słuchał innych, jakichś moich nagrań, więc może trzeba takie rzeczy powtarzać. Koniecznie zapamiętajcie proszę. Nie istnieje coś takiego, jak przyjaźń między mężczyzną a kobietą, nie będących małżeństwem, poza jednym wypadkiem. Przyjaźń między mężczyzną a kobietą, którzy nie są małżeństwem. Jest możliwa tylko w jednym wypadku, i ten wypadek się prawie nigdy, kochani, nie zdarza. Nie mówię, że się nie zdarza, bo się zdarza, ale zdarza się bardzo rzadko. Jaki to jest przypadek? Otóż no tylko wtedy, kiedy obydwie strony takiego związku mają całkowicie znalezione i uregulowane życie, i są w tym życiu obrzydliwie szczęśliwe, jeżeli tak mogę powiedzieć. Co to znaczy? Na przykład w takim wypadku kobieta i ksiądz. Otóż, tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z kobietą, która jest na przykład żoną, jest przeszczęśliwą żoną, w sensie absolutnie kochającą swojego męża i będącą z nim naprawdę świetnym związku, która jest tam, spełnia się, że tak powiem, nie szuka żadnego uzupełnienia. I kiedy mamy do czynienia z księdzem, który jest przeszczęśliwym księdzem, nie księdzem doświadczającym wielkiej samotności i trudów itd., tak tylko jest po prostu przeszczęśliwym księdzem. To takie dwie osoby Mogą, nie mówię, że to się zawsze oczywiście uda, ale mogą ewentualnie zbudować jakąś przyjaźń. Natomiast kiedy mamy do czynienia z osobami, które albo poszukują swojego powołania, albo co gorsza, cierpią z jakiegoś powodu w swoich drogach życiowych, kochani, z tego nigdy nie będzie normalnej, dobrej przyjaźni. Tutaj mamy kolejny taki wypadek. Nie znam oczywiście drugiej strony, bo o tym księdze tutaj prawie nic nie było napisane. Trudno mi to cokolwiek ocenić. Ale zobaczcie, Weronika jest taką właśnie osobą, która desperacko poszukiwała uleczenia po tym, co się stało, tak? Osiem lat sobie próbowała poradzić z tamtym związkiem, więc była bardzo głodna. I to jest tak, że nagle zjawił się jakiś dobry człowiek, bo tu nie chodzi od razu o to, a to romans, to zły ksiądz. Nie, nie, kochani, nie. Znaczy, czasem tak bywa. A czasem tak nie jest. Czasem jest tak, że po prostu człowiek chce komuś pomóc, okazuje dobroć, okazuje czułość i nagle z tego się rodzi coś więcej, dlatego że mamy potrzeby niezaspokojone. I nie ma w tym złych intencji, nie ma w tym, nie wiem, jakichś tam takich podtekstów i tak dalej, tylko to się nagle w coś przeradza. I dlatego nie wolno tego robić, kiedy się wie, że druga strona albo moja strona nie jest właśnie do końca spełniona, szczęśliwa i tak dalej. Kochani. Powiem Wam z własnego doświadczenia, i to nie mówię teraz o jakichś tam momentach, kiedy rzeczywiście tam się w kimś zakochałem i tak dalej, nie, tylko powiem Wam z takiego prostego doświadczenia, spowiednika, albo kiedyś bardziej jeszcze kierownika duchowego. Teraz to, kochani, rzadko to robię, dlatego że wiecie, że nie jestem nigdzie na miejscu, nie, więc bardzo trudno byłoby mi kogokolwiek poprowadzić duchowo, bo do tego potrzeba stałego kontaktu. Znaczy, mam kilka takich osób, ale to są po prostu ludzie, z którymi się znam od wielu, wielu, wielu lat, i oni po prostu albo czasem jeżdżą do mnie tam, gdzie ja jestem no albo ja, kiedy jestem w łodzi i tak dalej, to się z nimi spotykam. Więc mam kilka osób, które prowadzę duchowo, to jest bardzo niewiele osób. Natomiast no kiedyś, kochani, kiedy byłem w stanie prowadzić takie, że tak powiem, bardziej rozwinięte duszpasterstwo, takie właśnie duchowego kierownictwa, to potrafię sobie przypomnieć przynajmniej trzy takie przypadki, gdzie były osoby, to były dwie kobiety, jeden mężczyzna, gdzie, no właśnie, duchowo kogoś prowadziłem, to były osoby bardzo poranione życiowo bardzo takie no, skrzywdzone w życiu. I naprawdę budziły we mnie ogromną czułość, ogromną miłość, w takim, mówię, przepięknym sensie. Nie? Bardzo chciałem im pomóc i myślę, że bardzo im pomagam. Ale w pewnym momencie zauważyłem, że nie tak, że to była czyjaś wina, ani moja, ani tamtych osób, że nagle to zaczyna wchodzić w jakieś uzależnienie, w jakieś takie poczucie, że beze mnie... Ten ktoś nie dostanie tego, czego potrzebuje. Mówię, to był również mężczyzna, i nie w takim sensie, to nie było, jakby w, w podtekście romantyczne, nie. Tylko nagle się okazało, że po prostu emocjonalnie ten mężczyzna jest ode mnie uzależniony. Że jakby potrzebuje mnie, żeby mieć poczucie wartości i tak dalej. Z tymi kobietami też miałem wrażenie, jakby z ich strony zaczyna się robić coś więcej, właśnie niż tylko potrzeba. Tylko nagle zobaczyły we mnie ojca, z ojca prawie że męża itd. i tak dalej. Kochani. Zakończyłem tę relację. W sensie zaproponowałem innych spowiedników, zaproponowałem kierowników duchowych. Bo wiedziałem, że z tej naszej relacji nic nie będzie, żeśmy już jakby poszli za daleko w jakąś taką no właśnie w taką zależność od siebie. I oni to bardzo często nie wynika, mówię, z chęci zła, z chęci tego, że chcemy kogoś, nie wiem, wykorzystać, czy po prostu że chcemy z kimś romansu, tak. Ale tutaj się pojawia bardzo ładny moment, który myślę, powinien być od razu znakiem ostrzegawczym, nie? Wyręga pewnie tego wyczułaś go tylko oczywiście zignorowałaś, jakoś tam sama sama to widziałaś, że kiedy nagle właśnie ktoś jest dobrym kierownikiem duchowym, pomagać, rozpoznawać powołanie i tak dalej, a nagle się pojawia to hasło, a może pójdziemy na spacer. Ja wiem, że ono nie musi od razu oznaczać czegoś tak. Ja też kochani mam ludzi, z którymi chodzę na spacery, tam się oczywiście nic nie dzieje, ale to powinien być taki jeden moment sprawdzenia. I sama napisałaś potem, bo to sprawdzenie było, napisałaś, że było bardzo miło. Ale było dwuznacznie. I to jest dokładnie to. Nie chodzi mi o to, że spacer z krędzem to jest coś złego, ale jeżeli idziesz na spacer z krędzem, i po prostu jest to było po coś, potrzebowaliście pogadać, i nie ma w tym żadnej dwuznaczności. koni ja wbrew pozorom uważam, że my zawsze wiemy, kiedy jest dwuznaczność. Ja na przykład, kiedy gadam z kimś, z jakimiś na przykład kobietami, to ja jak tylko pomyślę o tej rozmowie potem, nie? jak z kimś rozmawiałem, to natychmiast potrafię, oczywiście, jestem mistrzem samooszukiwania, ale jeżeli jestem szczery ze sobą, Natychmiast wiem, czy ja tam zrobiłem coś dwuznacznego czy nie. I nie chodzi tu oczywiście o żadne grzechy od razu, o żadne złe rzeczy, nie, tylko samo to, że tam się zrobiło, no właśnie, niejednoznacznie. Jeżeli tylko mamy takie wrażenie, a tutaj zobacz, od razu o tym napisałaś, Weronka, że masz takie wrażenie. Wtedy natychmiast trzeba to ucinać. Yy, Weronko, masz do zrobienia jedną prostą rzecz. Weronka musisz zamknąć te relacje. Weronko, nie zbudujecie żadnej. Dobrej przyjaźni. Czy może jakiś czas tak, ale najpierw musisz zrobić kompletną przerwę. Ty musisz poszukać siebie. Tutaj piszesz, że masz nadzieję, że z jego strony to nie wygląda tak, jak z twojej. Weronka! Oczywiście, że wygląda. Przepraszam, że tak mówię, ale oczywiście, że wygląda. Trzeba to przerwać. Trzeba z tego uciekać. Nie dlatego, że wydarzył się już jakiś grzech albo coś. Nie, Weronka, ty zauważ też, no, z tego, co rozumiem, z tego, co opisałaś, to nie doszło do żadnego grzechu, nie weszliście w żaden związek. To nie jest tak, że, nie wiem, ten ksiądz w jakiś sposób złamał swój celibat, tak? Swoje, swoje, bycie bezrzędnym. To nie chodzi tylko o małżeństwo, tylko w ogóle o bycie z kimś. Nie, no, rozumiem, że po prostu nagle przyjaźń zaczęła się przeradzać w coś więcej. Tutaj nie ma grzechu jeszcze. To nie jest tak, że to wydarzył się grzech. Ale trzeba to zamknąć, żeby do tego nie dopuścić. Po prostu. To jest jedna bardzo ważna rzecz. Kochani, w takich sytuacjach, ja bym to rozciągnął jeszcze na inne sytuacje. W takich sytuacjach, że tak powiem, gdzie wchodzimy w miłość, która nas wiemy, że może niszczyć, albo wiemy, że jest niemożliwa. Na przykład, kiedy ktoś się zakochuje w żonatym, tak, mężczyźnie albo w, albo w zamężnej kobiecie, kiedy właśnie mamy do czynienia z księdzem i tak dalej. Kochani, tu jest jedna rzecz bardzo ważna. Dajcie komuś prawo do tego. Kochani, jak patrzę, że na naszych braci, którzy odchodzą z zakonu, część z nich odchodzi, no na przykład przez to, że się zakochali, tak wchodzą w jakieś związki. To mam wrażenie, że odchodzą ci, którzy nikomu o tym nie powiedzieli, kiedy to się działo. Że kiedy jest jakiś brat, który się zakocha, to się zdarza. Ja wam mówiłem też wielokrotnie, ja się zakochałem wielokrotnie w życiu. Ale kiedy się ktoś zakochuje w kimś, albo przynajmniej robi się jakieś zauroczenie, robi się coś właśnie dwuznacznego, wtedy bardzo ważne jest, żeby komuś o tym powiedzieć, żeby dać komuś na stałe, jakby taki bieżący dostęp do tego. Ja już od dawna sobie przejąłem taką zasadę, chociaż no, od dawna mi się to już nie zdarzyło, że że wam powiem. Tak jakby od tego czasu, jak jestem wędrowny, kaznodzieją i po prostu nigdzie nie mogę zagrać miejsca, no to trudno się zakochać, nie? Bo to spotkam, znaczy zobaczę kogoś na trzy dni, no i tyle. Gdybym może był na miejscu, może byłoby trudniej, chociaż myślę też jestem już po prostu za stary. Nie w takim sensie już czek trochę nauczył, kiedyś byłem głupszy. Co ja w ogóle wygaduję w tym dzisiejszym podcaście. Okej. Okay. Yy, więc kochani, moja zasada już od dawna była taka, jak miałem takie jakieś problemy, że na przykład nie wiem, ktoś mnie zauroczył, albo, albo po prostu czułem, że jestem dwuznaczny, że nie jestem, nie jestem krystaliczny, tak, nie jestem przeźroczysty, tylko już coś tam gram, coś czegoś szukam. To wtedy natychmiast jakiemuś bliskiemu bratu, o tym mówiłem. I dawałem mu takie prawo, masz mnie za trzy dni zapytać, słuchaj, co się dzieje. Czy czegoś tam kurde nie nie? Bo nie mam takie wrażenia, że jak się komuś do tego daje dostęp, to wtedy traci moc. Ja nie mówię, że się wszystko od razu rozwiązuje, ale tak jak Wam mówiłem, jak patrzę na naszych braci, to ci, którzy dali innym dostęp do tego, co im się dzieje, co się z nimi dzieje, to ci zostają, ci potrafią to przepracować, potrafią zamknąć różne rzeczy, nie pozwalają, żeby to się rozwijało. Jak ktoś to trzyma w ukryciu, to to zawsze rośnie do niewiarygodnych rozmiarów. Kochani, to jest to, co działa w złu w wielu, że tak powiem, jego aspektach, czyli zło uwielbia działać przez ukrycie. Zło wyjawione traci 50% swojej mocy natychmiast. Tak jak mówię, tutaj w tym wypadku tutaj się nie wydarzyło jakieś zło wielkie, to się wydarzyło zauroczenie, to się wydarzyło w ogóle normalna, dobra rzecz. Tylko trzeba sobie ją nazwać, tak jak sobie ją nazywasz, Weronka, i trzeba komuś ją powierzyć. Dobrze by było, żebyś, tak jak mówię, zamknęła te relacje, przynajmniej na teraz. Może kiedyś będzie możliwe, żebyście coś zbudowali. Ty znajdziesz siebie, znajdziesz swoją drogę, ale tutaj zamknij, poszukaj kogoś innego, kogoś z kim nie masz dobrej, przyjacielskiej relacji, tylko kogoś mądrego, godnego zaufania, kto może być właśnie takim katalizatorem. Oczywiście pytanie jest też takie, czego ty szukasz tam w tym zakonie, nie? W sensie, rozumiem, że chcesz pojechać na wolontariat, to jest w porządku, na wolontariat jedź. Ale też uważaj, sama napisałeś, to nie jest ucieczka. Warunko nie mam takiej stuprocentowej pewności. Nie mam też pewności, oczywiście, że jest inaczej, żeby to było jasne. Musiałbym cię bliżej poznać, ale daj to komuś do wglądu. Tylko nie temu właśnie, w którym się jakoś tam zakochałeś. Tylko znajdź dobrego kierownika duchowego, z którym będziesz też pytać o swoje intencje. Dlaczego to robisz? Czemu w to uciekasz? Właśnie, właśnie. czy w to uciekasz? Bo może nie uciekasz, ale żeby to sprawdzić. Tu jeszcze się, tak widzicie, no, źle nie podziało ale wszystko teraz zależy od Ciebie, Weronka, gdzie to pójdzie. Modlę się za Was. Modlę się za Was, bo wydajecie się być obydwoje pięknymi i dobrymi ludźmi. Tylko nie dajcie sobie, żeby zły to popsuł po prostu. Ważna historia, kochani. Proszę zapamiętać te moje kilka rad. Proszę, żebyście potem nie mówili, że mądry Polak po szkodzie, nie? Nie. Nie, nie, nie. Nie uzupełniamy nawzajem swoich braków innymi relacjami. Nie uzupełniamy. Nie na tym polega relacja. Kochani, Dziękuję wam za dzisiaj. Jakoś, słuchajcie, przez cały czas, jak nagrywałem ten odcinek, seniorzy chyba poszli spać. No albo się tak upili może, że już nie ten, nie szaleją, bo jakoś cicho było. Może i dobrze, bo mogliśmy spokojnie historii wysłuchać. Dobra, to ja my, mycie, idę do spania, bo już późno w nocy. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko... Kochajcie Boga. Do usłyszenia za tydzień, mam nadzieję, w kolejnym podcaście, w kolejnej historii potłuczonej. Cieszę się bardzo, że się znowu spotkaliśmy i mogliśmy posłuchać Waszych niesamowitych życiowych historii. Miejcie się dobrze z Bogiem. Pa!